Znana polska piosenkarka Edyta Gepert śpiewała piosenkę, którą wszyscy dobrze znamy. Kocham Cię życie, kocham Cię uparcie i skrycie, o życie, kocham Cię nad życie. Ktoś z moich znajomych ostatnio mi mówi, ja kocham żyć, a Wy kochacie żyć? Ja też kocham życie, kocham żyć, być na tym świecie. Ale jak to się ma w kontekście dzisiejszej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, kto kocha swoje życie, ten nie traci. A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, ten je zachowa na życie wieczne. To mamy nienawidzieć tego, że jesteśmy na tym świecie, jak to rozumieć? Życie to jest dar od Boga, niewątpliwie, to doczesne życie. Nikt z nas sobie go nie zaplanował, nie miał wpływu na to, że się urodził. Pamiętnego na przykład jak ja, pamiętnego 18 grudnia roku pańskiego 1900. Po prostu jesteśmy nagle, bez naszych żadnych zasług. Ale po to jesteśmy na tym świecie, żeby idąc poprzez ten świat być przygotowanym, przygotować się na jeszcze lepsze życie. Ta nasza doczesność to ma być swoista, jeśli można tak powiedzieć, taka trampolina, taka winda, taka przepustka do wieczności. Mamy tak iść po tym świecie, aby na tą wieczność sobie zapracować. Oczywiście to Pan Bóg daje wieczność, to On do niej zaprasza, ale chce też naszej z Nim współpracy. Czyli jestem na tym świecie, cieszę się, że jestem, kocham życie, kocham moich bliskich, ale wiem, że prawdziwe szczęście, takie prawdziwe życie to jest tam po drugiej stronie w niebie, jak mówi święty Paweł, naszą ojczyzną jest niebo. Ostatnio, wczoraj albo przedwczoraj ktoś do mnie napisał, proszę księdza, bardzo proszę o modlitwę za babcię. Babcia ma 84 lat, a się tak może, bo ona tylko nie umarła. Boże, żeby tylko nie umarła. No pomodliłem się, jak umiałem, ale później sobie myślę, jak my jesteśmy strasznie przywiązani do tego świata. No 84 lat, ja bym chciał tyle dożyć. Nie wiem, czy ja dożyję. Być może nie. Ale no, piękny wiek. Przychodzi czas i człowiek odchodzi. Z jednej strony normalne jest, że zawsze, kiedy odchodzi ktoś bliski, to jest ciężko. Człowiek chce się płakać i człowiek chciałby przedłużyć życie tej bliskiej, ukochanej osobie, ale przecież Pan Bóg wzywa, no i trzeba iść. Jak wierzymy, jak wyznajemy do lepszego świata, gdzie jest zmartwychwstanie, gdzie ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak piękne rzeczy Pan Bóg przygotował tym, którzy w Niego wierzą. Chcemy widzieć Jezusa. No wyznajemy wiarę w niebo, oczekujemy spotkania z Nim, chcemy naśladować świętych, podziwiamy ich, takich czy innych świętych, prawda? Ale nie daj Boże, Pan Bóg by mnie zawołał dzisiaj, o nie, jeszcze nie. Jeszcze trochę. Jutro? I jeszcze nie. Za rok? Nie, jeszcze nie. To takie naturalne, takie ludzkie, że wzdrygamy się, no bo żeby iść do nieba, no to trzeba umrzeć. Taka kolej rzeczy, ale temat śmierci, odchodzenia, nie, to nie, jeszcze nie. A przecież po tym życiu będzie jeszcze inne życie. Jeszcze piękniejsze życie. Rozumie to doskonale święty Paweł, który dzisiaj nam mówi w liście do Filipian. Niech Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie żyć to Chrystus, ale umrzeć to jest zysk. Umrzeć to jest zysk. Ale wiara. O, mieć taką wiarę. Ojciec Kolbe, którego bardzo uwielbiam, który za mną chodzi jakoś ostatnio, szczególnie w tym roku, jak już dobrze wiecie, mamy 50. rocznicę jego beatyfikacji, 80. rocznicę jego męczeńskiej śmierci, to on powiedział, po śmierci dopiero będzie można pracować dwoma rękami. Czyli on wierzy, że po śmierci będzie jeszcze więcej działał, czyli będzie żył. Skoro po śmierci będzie dopiero można w pełni dwoma rękami pracować, działać. I ile on wypracował łask dla ludzi. Wyżebrał u Jezusa, którego kochał i u niepokolanej, który tak gorliwie służył całe życie. No właśnie, a święty Wojciech, którego dzisiaj wspominamy, miał powiedzieć, kiedy razem ze swoimi współtowarzyszami podróży był już na ziemi pogańskiej u Prusów, miał powiedzieć, kiedy zaatakowali go i jego współbraci, takie słowa do swoich współbraci powiedział: bracia, nie smućcie się. Wiecie, że cierpimy dla imienia Pana, którego doskonałość ponad wszystkie cnoty.
piękność ponad wszystkie osoby, potęga niewypowiedziana, a dobroć nadzwyczajna. Cóż bowiem mężniejszego, cóż piękniejszego nad poświęcenie miłego życia najmilszemu Jezusowi? Cóż piękniejszego może nam się przytrafić, że dla Niego i za Niego umrzemy? Znów piękna postawa głębokiej wiary i rozumienia, że tutaj i tak się wszystko musi skończyć. Doskonale rozumieli te słowa, że trzeba obumrzeć, aby żyć. I nie kochali nade wszystko swojego życia tutaj, bo wiedzieli, że życie piękniejsze jest tam. Kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Czyli kto ma dobre rozumienie, że tutaj jesteśmy na chwilę, a tam po drugiej stronie jest coś pięknejszego. My to wszystko wiemy. My to tyle razy słyszeliśmy w Kościele. I tak ciężko nam jakoś się z tym zgodzić, że trzeba odchodzić, że trzeba zostawić. No bo kochamy to życie, kochamy żyć. Ja też lubię być na tym świecie. Ale czy czasem Jezus, patrząc na nas, ludzi wiary, nie wypowiedziałby swoistej skargi czy też oskarżenia? Znalazłem taką kartkę wydaną przez Franciszkanów z Góry Świętej Anny z tekstem ponoć kogoś, nieznanego autora, kto wyrył te słowa bardzo twarde, surowe, które zaraz przeczytam, na takiej tablicy kamiennej w starej katedrze w Niemczech w Lubecie. A te słowa brzmią tak. Czy nie są to słowa Jezusa dzisiaj wypowiedziane względem mnie, może względem Ciebie? Chrystus, nasz Pan, tak do nas mówi. Nazywacie mnie mistrzem, a o nic mnie nie pytacie. Nazywacie mnie światłem, a nie widzicie mnie. Nazywacie mnie drogą, a nie idziecie nią. Nazywacie mnie życiem, a nie pragniecie mnie. Nazywacie mnie mądrością, a nie słuchacie mnie. Nazywacie mnie pięknością, a nie kochacie mnie. Nazywacie mnie wiekuistym, a nie szukacie mnie. Nazywacie mnie miłosiernym, a nie ufacie mi. Nazywacie mnie bogatym, a nie prosicie mnie. Nazywacie mnie szlachetnym, a nie służycie mi. Nazywacie mnie wszechmogącym, a nie czcicie mnie. Nazywacie mnie sprawiedliwym, a wcale się mnie nie lękacie. Gdy was potępię, nie dziwcie się. Nie dziwcie się, gdy powiem, nie znam was. Bardzo mocne słowa nieznanego autora z katedry z Lubeki. Czy nie są trochę prawdziwe dzisiaj pod naszym adresem ludzi mądrych, wykształconych, bogobojnych XXI wieku? Jak daleko nam do świętych, jak święty Wojciech, jak święty Paweł, jak święty ojciec Maksymilian Kolbe czy tylu innych. Co mamy robić? Uderzyć się w pierś? Pewnie tak. Może usłyszeć na nowo słowa Ewangelii teraz, szczególnie, że jeszcze przeżywamy tydzień biblijny, gdzie Jezus mówi, jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Co mamy robić? Iść za Nim. Za Nim. W Jego cieniu dać się prowadzić, powiedzieć, bądź wola Twoja, niech będzie jak Ty chcesz. Skoro Ty masz zawsze rację, skoro Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze, naucz mnie pokory i naucz mnie postępować tam, iść tam, gdzie Ty chcesz. Żyć tak, jak Ty chcesz. I kiedy wezwiesz mnie na drugą stronę, czego się bardzo boję, no bo boję się, to niech będę gotowy, bo kiedyś to nastąpi. Daj mi tak żyć, aby kiedy zapukasz i wezwiesz na drugą stronę, żebym mógł się uśmiechnąć i powiedzieć, idę na spotkanie tego, którego wyznawałem, którego wierzyłem przez całe moje życie. Kocham Cię, życie, nad życie, uparcie i skrycie, śpiewała Edyta Geppert. A my powiedzmy, a może ja powiem, pozwólcie w imieniu nas wszystkich, kocham Cię, życie, bo jesteś darem od Boga. Kocham Cię, uparcie i skrycie, kocham Cię nad życie, ale jeszcze bardziej kocham. Kocham Cię, życie wieczne. Amen.